Górach, Karpatach wesoło żyty i z werchów wysokich dolin smotryty. Na ptyczki śpiewaj, lechońko se juchachach, holos o pieśni tu czuty szczodnia. Na ptyczki śpiewaj, lechońko se juchachach, holos o pieśni tu czuty szczodnia. Co chcete znati? Czego nasze selo nazywa się Bortne? Bortne? Bortne się nazywa do tego, że kolisy Bór to lis. I się tnę. Bór tnę. To jest czysta nazwa nasza. A z czego słynę Bortne? Bortne kolisy. Dawno słynęło właśnie z takich kamieni. To były spiłka taka kamieniarska. Robili nas z kamieni. To trzech, czterech tworzyło spiłku. No i robili kresty takie na cmentier. Szybko. Z pisma Rad Sołeckich wsi Bartnej Bodaki, skierowanego do Rady Gminy w Sękowej. Bulwersującą i krzywdzącą sprawą jest propozycja zamknięcia mieszkańców wsi Bartne w warunkach rezerwatu. Zwracamy uwagę, że w naszej miejscowości mieszkają żywi ludzie, którzy pracują i rozwijają się gospodarczo. Czyżby autorzy i cała Rada Gminy wzorowali się amerykańskimi rezerwatami dla Indian? Zwracamy uwagę, że rezerwaty dla Indian tworzono parę wieków wstecz i do dzisiaj widoczne są ich skutki. Przyjechaliśmy, panie sołtysie, no zgodnie z umową na naszą inwentaryzację stanu obiektów zabytkowych w Bartnym i dlatego proponuję, żebyśmy się zabrali do pracy. A które zabytki? Bo tych zabytków już jest bardzo mało. Wszystkie obiekty, które były wpisane do rejestru zabytków. Zaczynalibyśmy od zagrody numer 47. Dobrze? Bardzo proszę. Ja panią konserwator przestrzegam i zakazuję fotografowania lub filmowania budynków, ponieważ rozbiję lub zniszczę sprzęt. Jeżeli nie pomoże dobra rada, to muszę użyć siekier. Ja tego nie puszczę. Tak będzie. Jakbym przyszła tu z zachodu, 10 lat nas tu nie było, a tu było pod Szczechem wszystko. To tak deszcz lał, że nie było gdzie się schronić. A potem mąż, tam chodzili to do zabytku, ale mąż się nie zgodził to, bo mówi tak, jak dam do zabytku, to ja już nie będę miał co zrobić, a my się chcieli przekryć i wszystko mi się było. To zrobili, okna kupił, ponaprawiał i my się żyli 30 lat obydwoje. My zebraliśmy się tutaj dziś po raz piąty w tym roku w sprawie przestrzennego planu zagospodarowania, który dotyczy miejscowości Bartne i Bodaki. Po prostu można tego powiedzieć, jest dyktatura. Trzeba pobudować dom tak, jak każe konserwator i w odpowiednim miejscu, i w odpowiednim stylu. Sołtys wsi Bartne poinformował zebranych o przyczynach niezadowolenia mieszkańców sołectw Bartne i Bodaki, przedstawiając zastrzeżenia i uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa. Po pierwsze, utworzenie rezerwatu ruralistyczno-urbanistycznego i przyrodniczego Wołowiec wpłynie na ograniczenie dalszego rozwoju wsi. Po drugie, utworzenie strefy konserwatorskiej A i B blokuje możliwość uzyskania pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, jak i rozbudowę istniejących gospodarstw rolnych. To była kurna chyża. Jak my przyszli i nie mieliśmy gdzie bydło trzymać, to mąż przebudował ją na stajnię, bo wtedy było. Nic nie można było kupić, ani pustaku, ani cegły, ani nic. Gdzieś jak my tu przyszli, nic nie było. A czy w naszym sali są jeszcze takie zabytki? Mamy cerkę taką starą.
1962 roku została zamknięta za to, że po prostu się rozlitowała. Wszystko trzeba było remontować. No i państwo dało grosze. W 67 do 69 przeszło kapitalny remont. Po remoncie zostało to przekazane jako filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Widzicie, to jest bardzo ładnie, bo cerkwa jest otworzona tak, jak była kolysy. Rolnicy wsi Bartne i Bodaki od lat specjalizują się w chowie bydła mlecznego i produkcji mleka. Prowadzą swoją działalność na zasadach gospodarki ekologicznej. Z chwilą przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej rolnicy muszą dostosować produkcję do nowych warunków. Nowe przepisy zwracają uwagę na dobrostan utrzymywanych zwierząt. W związku z tym rolnicy muszą podjąć szereg inwestycji w kierunku modernizacji istniejących budynków inwentarskich i budowy nowych. Mleko produkowane w tych gospodarstwach jest wysokiej jakości. Jednak gospodarstwa, które je produkują, w niewielkim procencie spełniają wymagania Unii Europejskiej. Przyczyną tego jest fakt blokady przez konserwatora zabytków, który nie wyraża zgody na poprawę, ulepszenie i podwyższenie jakości tych gospodarstw. Nie dostają zgody na wybudowanie płyty obornikowej, na wybudowanie nowej obory. W związku z tym zakład nasz zmuszony będzie do zaprzestania odbioru tego mleka, ponieważ nie możemy odbierać mleka z gospodarstw, które nie posiadają certyfikatów weterynaryjnych. Krzyż jest historyczny, poświęcony tym ludziom, którzy właśnie za głębokowską ziemię ginęli. A pan ma jakiś problem może? Ja mam właśnie problem w związku z tym pomnikiem, chociaż dotychczas byłem zadowolony z tego pomniku, bo moje żony, pradziadek, dziadek oddali kawałek ziemi dla uczczenia ofiar tych Thalerhof. Pech taki chce, że to pole znalazło się w tej strefie, gdzie nie mogę sobie nic wybudować. Tu planowałem na miejscu starej chyży, chciałem sobie postawić przynajmniej garaż, bo jeszcze tak się zastanawiałem, bo chcę domek budować dla córki, mam 3 córki. I tam działkę mam dalej, która też się znalazła w ścisłej strefie tej ochrony i z planów moich nici. Ani tam domu, ani tu garażu. Niech te zabytki zostaną, ale niech będą w granicach, ta strefa ochronna nie będzie w granicach ogrodzenia tych zabytków. Ta strefa ochrony konserwatorskiej jest taką strefą krajobrazową, która ma jak gdyby no, pokazać walory tych obiektów, które tutaj są. I w związku z tym pobudowanie w tym miejscu obiektu, no, garażu, by zakłóciło ten piękny, istniejący w tej chwili krajobraz. Najstarszy kres tu pochody z 1783 roku. A gdzie on stoi? Tam sobie trzeba gledać pomiędzy tamtych starych kresach. A jaka jest najstarsza hyża w Bortni? Najstarsza hyża jest twojej babci. No, i spotkamy. Tam to będzie najstarsza korzenia. To było pod jednym dachem wszystko. Był mieszkalny, stodoła, i stajnia, jeszcze taki chlewik na swinie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Myśmy byli tutaj umówieni z panem, to jest pani, jest konserwator. Jest 47. W momencie wpisywania do rejestru zabytków wyglądał tak. To był piękny budynek o pięknych proporcjach, pięknym wykończeniu, tradycyjnym dla zabudowy łemkowskiej. Matko, co tu się stało? No jak widzi pani, budynek uległ zawaleniu. Ta zima tak dała? Tak, prawdopodobnie, nie wiem, czy to pod obciążeniem śniegu, czy po prostu już materiał jest przygrębiały. Najprawdopodobniej, ja myślę, że jedno i drugie jest przyczyną tego. Jakie pan ma zamiary odnośnie tego terenu?
tego terenu i tego budynku. No a co pani proponuje? Ja przecież nie widzę możliwości tego remontować, tylko się trzeba to jakoś rozebrać, nie? Uporządkować i wykreślić z ewidencji. Planowany był domek jednorodzinny i w tej chwili to wspólnie z rodzicami mieszkamy w jednym domu. Zabudowa ma przypominać starą wieś łemkowską. Ja wiem, że planowany był w postaci małego zameczku, takie mini, jakieś tam wieżyczka miała być tym. No, a w tej chwili nie wiem, bo tamten projekt jest nieaktualny już. Musimy to rozważyć, nie? Pani szykona jest tu to Jezus Chrystus z knyżką. Tu jest Mater Boża, tak zwana Hododygitria, w otoczeniu prorokiem. No i na Seredynii mate carskie worota, do chory jest zwiastowanie, w dolinie czterech ewangelistów. A dlaczego to wszystko jest takie ważne dla nas, chronione? Dla nas jest to ważne, widzisz, bo to jest nasza kultura. Trzeba chronić zabytki. Nie jesteśmy temu przeciwni, ale trzeba chronić w taki sposób, aby nie utrudniać życia mieszkańcom. Inaczej trzeba chronić zabytki ważne, takie jak kościoły czy cerkwie, które trzeba chronić w granicach danego obiektu. Inne zabytki można przenieść na wydzielone, wolne miejsce. Oczywiście, jeśli będą na ten cel pieniądze. Nie można tworzyć rezerwatu na terenie całej wsi, gdyż to wygląda tak, jakby całą wieś zamieniono w skansen, a przecież tu żyją ludzie i prowadzą działalność rolniczą. Tak, idziemy do tego domu numer... Ile to jest? 40. O, siedzi pani już właścicielka. Dzień dobry. Budynek jest faktycznie bardzo cenny i bardzo wartościowy. No to jeszcze było, żeby został zachowany. No ja przepraszam bardzo panią, to jak pani twierdzi, że on był taki cenny w tym, no w 78, to dlaczego go w 77 jest decyzja administracyjna podpisana przez pana naczelnika wtedy, żeby ten dom stąd zniknął. Córka dostała ode mnie tą działkę, że kiedyś sobie pobuduje coś tu może. No ale co ona tu może, skoro ten domek podobno musi być tutaj stać, jest piękny, no i co nam z tego? Ale proszę podejść z drugiej strony, jak on wygląda z tamtej strony. No pięknie od drogi, ale z tamtej strony tam są dziury, tam trzeba kupę pieniędzy. My po prostu jesteśmy za biedni, żeby remontować budynek, bo tamtego mieszkalnego nie mamy skończonego. Z ustawy wynika, że można dostać dofinansowanie przy remoncie obiektu zabytkowego. Gdyby państwo mogliście dostać takie dofinansowanie, skorzystalibyście państwo? Po prostu jedyna decyzja, na jaką ja bym się zgodziła i znaczy się córka, no bo ja się z nią też konsultowałam, no to przewieźć to, sprzedałaby po prostu, odsprzedałaby. Do nas zgłaszają się ludzie, bo chcą zakupić. Pani, mi zależy w tej chwili na działce, ja przepraszam, że weszłam słowo, nie zależy na domu. Zależy mi na działeczce, która jest ujęta jako zabytek. Ale zakładamy, że dalej można by było poniżej tego budynku wybudować sobie dołek, a ten, żeby został tu, in situ stał. Ale on spadnie, wie pani jak... Że pani nie mówi o tym, że gdyby ktoś kupił, miał pieniądze... Ale nie, nikomu nie sprzedam nawet kawałeczka tej ziemi. Co się będziemy oszukiwać? Ten budynek spadnie. No spadnie. Zostaną papiery. Taka prawda. Nie ma się co oszukiwać. Dlaczego Rada Gminy i Pan Wójt nie wystąpiliście przed zatwierdzeniem planu przestrzennego gminy Sękowa o opinię mieszkańców? Czy my się zgadzamy na takie plany? Po to jest statut, po to jest Unia Europejska i po to mamy wolność. Szanowni Państwo, tutaj dostaliście odpowiedź wojewody na temat sporządzenia planu. Najmniejszej uwagi i usterki po przebadaniu całej procedury tworzenia planu
tutaj nie wniesiono pod adresem Urzędu i Rady Gminy. A co to znaczy byty takim prawdziwym lemkom? A lemkom się trzeba tu urodzić, żeby być tym lemkom. No i trzeba zachować swój język, swoją kulturę. A czy dlatego prawdziwa lemka jest taka ważna? Kultura, utrzymanie tradycji swojej? No bo jak nie będą mieć tej kultury, nie będą mieć tej tradycji, to nie będzie narodu. Nie będziecie dbać tu o groby, o swoich dziedziów, pradziedziów, no to też to. No, niech to nie będzie znało, że to tam takie było. A tu to mamy taki przypadek, że jest osiedle, jest zabytku. Tam jest kuźnia, tu stoi dom, tam z lewej strony jest sypaniec, czyli śpichlerz. Pani konserwator. I właściciele budynku. I właściciele. Dzień dobry. Mogę z żoną się przywitać. Dzień dobry. Możemy porozmawiać? Oczywiście. Mamy za dużo zabytków. Dobrze. My się cieszymy, że macie Państwo zabytki, a tego już nie ma, czyli tego jeden... Nie ma. I tego nie ma. Powiedział, i tego nie ma, to w takim razie co mamy z tego? Muzeum. To mamy. W tym zarośle. W zaroślu. I to jest tyle, tak? Tak. A dom? No to jest ten. Stoi, ale tego Państwo nie chcecie rozebrać. Nie. Nie, ale wykreślić nie. Jakby można było to z chęcią. Szkoda nam każdego obiektu. Dlatego też może by można było przenieść te obiekty w jakimś innym miejscu, więc z chęcią damy. Właśnie, będziecie musieli Państwo podjąć jakąś decyzję, zastanowić się, czy w jakiś sposób można by było uratować te obiekty. Przyjmuję do wiadomości to, co Państwo mówicie, ale jeszcze proszę o rozważenie, bo naprawdę szkoda tych pięknych obiektów. Dzisiaj one są w takim stanie, ale wszystko można wyremontować. A kultura to jest lętoty kresty, co my tu mamy na cmentery, czy co sobie jeszcze? Nie, no nie są same kresty. Kultura, no to chyże nasze stare kresty przy drodze. Trzeba dbać o to, żeby to stojało tu cmentie. No a jak się to rozlety, no to co? No jak się rozlety, no ale trzeba no dopuścić do tego, że się rozletywało. Trzeba postawić, chyżu trzeba naprawić. A czy tym zajmuje się lemszamy lemk, czy jakieś urzędniki? Tutaj Polacy, konserwator jest od tego. Jest dużo ludzi zaangażowanych do tego, żeby to zostało. Rezerwat architektoniczny utworzono jeszcze w 1978 roku, jak wynika z pisma Urzędu Gminy. I przez 28 lat jego funkcjonowania nie uchroniono ani jednego zabytku przed zniszczeniem, chyba że uczynili to sami właściciele z własnej woli i za własne pieniądze. Na górach, Karpatach tu lemko żyje. Hołośni i kierpci na sebe bere, na styczki śpiewaj, lechońko seju, ha, ha, ha. Głosopisni tu czuty szczodnia, na styczki śpiewaj, lechońko seju, ha, ha, ha. Głosopisni tu czuty szczodnia. Na zgorach, Karpatach tu cerko była, moja najmilińsza do noi chodziła. Na styczki śpiewaj, lechońko seju, ha, ha, ha. Głosopisni tu czuty szczodnia. Na styczki śpiewaj, lechońko seju, ha, ha, ha. Голосопісні тут чути щодня.